dosyć mocnego iskrzenia na Pałac Prezydencki. Konsekwencji. To jeszcze przypomnę, że ukazał się bardzo ciekawy sondaż wykonany na zlecenie Rzeczpospolitej, z którego wynika, że decyzja Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym spotkała się z poparciem 78% biorących udział w tym badaniu, z czego 41% oceniło jako zdecydowanie dobrą decyzję, natomiast 38% bardzo dobrą. Tylko 9% uczestników tego badania oceniło ją negatywnie. 13,5% badanych nie miało zdania. I wróćmy w takim razie do tego, co będzie się działo za kilkanaście tygodni. Przede wszystkim ten sondaż, który pan przytoczył, to jest najlepszy komentarz do zachowania ministra Ziobry, który krytykuje prezydenta za dwa weta. To było jasno pokazuje, kto lepiej wyczuwa nastroje społeczne, kto jest lepszym politykiem, nic dodać, nic ująć. Natomiast to, czy ta krytyka, ostra krytyka, właściwie atak Ziobry na prezydenta Dudę, dzieje się za probatą Jarosława Kaczyńskiego, czy też nie, dowiemy się pewnie jesienią jeszcze z jednego powodu. Ja przypomnę, że były takie przecieki, takie wzmianki, że być może będzie jakaś rekonstrukcja rządu i to będzie jasno widać losy ministra Ziobry i jego ekipy, czy Jarosław Kaczyński aprobuje jego zachowanie, czy nie. Oczywiście sytuacja jest trudna, bo Kaczyński może być zakładnikiem Ziobry. Niestety ta jego niewielka partyjka, jak w momencie, kiedy Ziobro przestanie być ministrem sprawiedliwości, nie wiadomo jak się zachowa, jest nieprzewidywalny. No i to jest właśnie problem. Zwróćmy też uwagę, że w ostatnim czasie pojawiły się głosy dotyczące tego, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje pozyskać kilkunastu posłów z innych ugrupowań. Dwóch z PSL, kilku od Kukiza. Dwóch, trzech z Platformy Obywatelskiej, bo o tych posłach też się mówi. No właśnie, i pytanie, czy to nie jest jakaś próba ewentualnego zastąpienia posłów Solidarnej Polski, więc Jarosław Kaczyński pewnie już to przewidział. A z drugiej strony Kukiz, który flirtuje z prezydentem. Otóż to. Więc być może coś na rzeczy tutaj jest, być może jest to ostatnia szarża ministra Ziobry. Być może, pewnie przekonamy się niedługo. Ja bym się tylko odniósł do tego sondażu, o którym pan wspomniał. Rzeczywiście wyniki tego sondażu są bardzo ciekawe i w kontekście decyzja prezydenta jest jak najbardziej słuszna. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na politykę informacyjną Prawa i Sprawiedliwości przy okazji prowadzenia tej reformy sądownictwa. Ona była najbardziej niewygodna. Ja uważam, że dopiero w ostatniej fazie, tuż przed tym, a w zasadzie już przy okazji głosowań w Sejmie i w Senacie, posłowie PiS-u zaczęli pojawiać się w mediach tłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi. Myślę, że większość ludzi nie rozumiała do końca, jakie tam zmiany są wprowadzane. Ja nie mówię w tej chwili o tej ustawie o sądach powszechnych, pomijając ten najbardziej kontrowersyjny element dotyczący wymiany prezesów sądów. To w zasadzie tam nic się do niczego nie przyczepia. Natomiast jeżeli chodzi o politykę informacyjną przy okazji wprowadzenia ustawy o KRS-ie czy o Sądzie Najwyższym, jest szereg argumentów po stronie Prawa i Sprawiedliwości, które w zasadzie się nie przebijały. Znaczy minister Ziobro, który miał wystąpienie w Senacie, oceniał to wystąpienie bardzo dobrze. Był bardzo dobrze przygotowany do tego, żeby przekonywać, że ta ustawa ma sens. Tylko czemu robił to dopiero na etapie głosowania w Senacie? To już było strasznie późno. Gdyby zaczęto to robić miesiąc wcześniej, 3-4 tygodnie wcześniej, gdyby poszły informacje do mediów, jakieś różnego typu działania, które przecież można robić. Ale pamiętajmy o tempie. Panie redaktorze, ja się nie zgadzam. Tu nie jest rzecz w polityce informacyjnej, te ustawy po prostu były złe. Polacy chcą, żeby sprawy sądowe nie przeciągały się miesiącami, latami. Te ustawy nic o tym nie mówią. Owszem, bardzo się cieszę, że jest zapis w tej ustawie, która wchodzi w życie o losowym wyborze sędziego. Natomiast tam jest mowa o wymianie kadr, a nie o reformach, które miałyby przyspieszyć orzekanie. To jest problem. Ja się oczywiście z panem nie zgadzam do końca w tej kwestii. Zresztą dobrze, chyba że się nie zgadzamy, bo jest ciekawsza dyskusja dzięki temu. Natomiast proszę zwrócić uwagę na wyniki badań, które z mediów społecznościowych. Są raporty na ten temat, jak wyglądał ruch w mediach społecznościowych w połączeniu, czy te informacje połączone z reformą sądownictwa i kiedy zaczęło się na ten temat mówić i pisać. A ruch zaczął się dopiero wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński został sprowokowany i kiedy wyzywał, brzydko mówiąc, posłów, nazwał ich kanaliami i tak dalej, i tak dalej. Wtedy zaczął się ruch w mediach społecznościowych dotyczący reformy sądownictwa. Czyli moja teza jest taka, że większość Polaków nie do końca wie, co jest w tych ustawach i działają emocjami. Otóż zły Kaczyński, zły Ziobro będą teraz sami decydowali, kto będzie sędzią i sobie poustawiają. A to nie jest takie proste, znaczy to nie jest takie czarno-białe. Zgadzam się, nie jest czarno-białe, tylko jednym zdaniem panu odpowiem. No problem
tym, że rzeczywiście nie było tłumaczenia, bo te ustawy nagle jak no, spod koca wyskoczyły i trafiły do Sejmu w jakimś ekspresowym tempie. No to nie jest dobry pomysł na przeprowadzenie tak fundamentalnych zmian systemowych. No trochę tak z zaskoczki. No, ja rozumiem, że w Polsce mamy... Polacy nie potrafią i nienawidzą jednego słowa, które jest fantastyczne. To słowo to jest kompromis. I wszędzie na świecie również sądownictwo, sędziowie w Niemczech, których wybierają politycy, tam nikt tego nie kwestionuje, bo tam jest kompromis. A ja rozumiem, że dwie partie, Platforma i PiS, kompromisu nie osiągną przy wyborze żadnego sędziego. Panowie, to teraz w takim razie ten problem dotyczący sądownictwa trochę rozszerzymy, wejdziemy poza Polskę, to dlatego, że no, przypomnijmy, w sobotę Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów w następstwie publikacji w Dzienniku Ustaw ustawy o ustroju sądów powszechnych, czyli dorzucamy trzecią z tych ustaw reformujących, które miały reformować system sądowniczy w Polsce. No i oczywiście tu pojawia się pytanie, czy ta decyzja Komisji Europejskiej to jest kwestia troski o stan praworządności w Polsce, tak jak przedstawia ta opozycja, czy też są to nieuprawnione, no i co ważniejsze chyba, bezzasadne działania wymierzone w polski rząd, jak z kolei przedstawiają te kwestie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. No niestety, ja bym powiedział, że tutaj znów możemy podziękować ministrowi Ziobrze. Jeżeli w takim sposób wprowadza się te ustawy, bo tam problem dotyczy szczegółów. Rzeczywiście jest tak, że w wielu zachodnioeuropejskich krajach politycy mają wpływ na wybór sędziów, tak jak w tych ustawach proponowano, w tych pisowskich ustawach. Tylko właśnie, no jeżeli wprowadza się takie zmiany bez dyskusji, jeszcze to, co mówi Ziobro, no w taki dość apodyktyczny, żeby nie powiedzieć agresywny sposób, no opozycja oczywiście to wykorzystuje i nawet trudno się dziwić, że padają obawy i w Polsce, i za granicą. No co to znaczy, jeżeli minister sprawiedliwości, który mówi, że będzie wymieniał sędziów, ma taką ale to władzę. To, przepraszam, bo tu się muszę wtrącić, bo rzeczą ciekawą jest to, że akurat w tym uzasadnieniu przedstawionym przez Komisję Europejską jednym z najważniejszych, czy też nie najważniejszym punktem jest punkt dotyczący nie tego, kto wybiera, czy to będą sądy niezależne, czy też zależne, tylko wieku emerytalnego, a właściwie zróżnicowania wieku emerytalnego, co dla Komisji Europejskiej jest przejawem dyskryminacji ze względu na płeć. No to jest ten, element, który się pojawił rzeczywiście teraz, jak Filip Skropi wyskoczył, że tak powiem, zaskakując chyba wszystkich w zasadzie. Wrażenie mam takie, że Komisja Europejska no nie bardzo się miała do czego przyczepić, więc przyczepiła się akurat tego. Oczywiście rozumiem, że oni mogą mieć swoje wątpliwości co do tych ustaw wprowadzanych, natomiast jeżeli chodzi o sam wiek emerytalny, no to tak, wchodziliśmy do Unii ze zróżnicowanym wiekiem emerytalnym. Nikomu to nie przeszkadzało wtedy i nikt nie kazał tego wieku zrównywać. Przez 5 lat w zasadzie duża część Polaków walczyła o to, żeby wiek emerytalny obniżyć, czyli znowu go zróżnicować. Platforma Obywatelska podniosła wiek emerytalny do 67 roku życia. Solidarność razem z innymi organizacjami związkowymi i innymi organizacjami społecznymi zbierała podpisy w sprawie referendum dotyczącego tego wieku emerytalnego. Zebrano ich niemal 2 miliony. Ostatecznie dzięki współpracy z prezydentem, współpracy z rządem udało się ten wiek emerytalny znowu obniżyć. Od 1 października mamy mieć powrót do 60-65. I teraz co? Okaże się, że Komisja Europejska, brzydko mówiąc, przyczepia się tego wieku emerytalnego i zaraz się może okazać, że cofnie nam reformę wieku emerytalnego. Znaczy ja myślę, że tutaj bardzo dużo elementów się pojawia, ale sam ten element dotyczący wieku emerytalnego to jest po prostu takie czepiazy, znaczy nie bardzo mamy co złapać. Przepraszam bardzo, jedno wyjaśnienie. Tam chodzi o... Oczywiście chodzi o wiek emerytalny, tylko no, tak naprawdę Timmermans i Komisja Europejska widzi zagrożenie takie, że kiedy sędzia dobiega tego wieku emerytalnego, to minister sprawiedliwości będzie decydował, który z nich ma zostać, a który nie. W przypadku kobiet jest to 5 lat wcześniej, 60 lat i no szybciej będzie mógł minister Ziobro panie wysłać panie sędziny, które mu nie podobają na grzybki, niż panów sędziów. Ja rozumiem, że o to chodzi. Natomiast, no tu może panów trochę zaskoczę, ale ja się zgadzam, że to jest trochę niefortunne argumentowanie z tym wiekiem. Mało tego, ja bym powiedział, że mnie się nie podoba. Bardzo nie podobało wystąpienie Timmermansa. Rzeczywiście, no to jest takie dość...
bezkompromisowe. Ja uważam, to jest moje osobiste zdanie, absolutnie żadnej redakcji, którą sobie reprezentuję, że ja uważam, że to jest też jednak jakiś sprawa ambicjonalna już w pewnym momencie Timmermansa i panowie uznacie, że mam obsesję ministra sprawiedliwości, ale jednak przypomnę, że ten konflikt na linii Polska, Komisja Europejska zaczął się od bardzo nieprzyjemnych, wręcz obraźliwych listów niepytanego w zasadzie ministra sprawiedliwości właśnie do Timmermansa. No, jeżeli się w dialogu zaczyna dialog i drugiej stronie na dzień dobry pisze, co o niej myśli, no to trudno oczekiwać, że ta druga strona będzie się w savoir-vivre bawiła. Właśnie. Na dzień dobry, sam to nie minister Ziobro pisał te listy, znaczy zwróćmy uwagę. Sam pisał, opieprzenie. On je pisał sam, natomiast nie chodzi o co innego. Chodzi o to, że również posłowie, czy ludzie związani z opozycją również pisali do Komisji Europejskiej, czy nazwijmy to donosami, czy nazwijmy to listami, w różny sposób można to sformułować. W każdym razie oni jakby prosili o interwencję w tej sprawie, więc to ma trochę szerszy wymiar. Ja się tylko odniosę do tego, do samego tego argumentu dotyczącego wieku emerytalnego. Pan powiedział chyba, że to jest nietrafione. Ja powiedział, że to jest po prostu głupie. To znaczy, jeżeli ktoś zna sytuację w Polsce, to trudno przekonywać Polaków, mówiąc, że coś jest złe, dlatego że mówi się, że wiek emerytalny będzie różny, skoro większość Polaków to akceptuje. Znaczy, to jest argument absolutnie nietrafiony. Ja bym powiedział, odchodząc już od wieku emerytalnego, natomiast a propos wystąpienia Timmermansa, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja w ogóle dla nastrojów społecznych tutaj w Polsce, dlatego że no niestety, nie wiem, czy to się nie powtórzy sytuacja z Węgier, gdzie no nawet jeżeli uznamy, że trzeba powstrzymać zakusy niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, to kiedy mamy sytuację taką, że Komisja Europejska ostro próbuje kolanem polski rząd do ściany przycisnąć, no to jest taki naturalny odruch, że część społeczeństwa no zaczyna konsolidować się i to jest bardzo niewygodna sytuacja. Ja uważam, że tutaj opozycja trochę popełnia, znowu to jest moje tylko osobiste zdanie, popełnia błąd z takim, właśnie pan powiedział, donosy. No i nie mówię wam tak, też listami, również do nas. Ale uważam, że to jest błąd, bo no niestety już widać było, że Polacy się nie podoba odwoływanie się do instytucji międzynarodowych. Mało tego, no w konsekwencji naprawdę Niemcy czy Francuzi, oni nie znają meandru polskiej polityki, to jest moje zdanie. My wszyscy na tym tracimy, kiedy reputacja kraju leci na łeb, na szyję. I dlatego ja uważam, że właśnie ta frakcja umiarkowana, prezydent, mają rację, lepszy jest dialog, dobry PR z Komisją Europejską. Zawsze nawet kiepski pokój jest lepszy od złotej wojny. To panowie, jeżeli pozwolicie, w takim razie ten temat zostawimy z boku. Jeszcze jedna kwestia, wydaje mi się, że bardzo ciekawa, na którą warto poświęcić kilka ostatnich minut. Zanosi się reset reprywatyzacji w Warszawie. Specjalne memorandum prawne spowoduje anulowanie dziesiątek decyzji zwrotowych. To oczywiście wszystko ze znakiem zapytania, żeby nie było wątpliwości. A o takim właśnie scenariuszu pisze dziś dziennik Gazeta Prawna, wytaczając przeciwko ratuszowi no dosyć ciężkie działa, a mianowicie zarzut dotyczący tego, iż urzędnicy mieli przez lata świadomie łamać obowiązujące prawa i ignorować jedną z przesłanek, którą powinien spełniać wnioskujący o zwrot nieruchomości. No i pytanie, jeżeli ten zarzut rzeczywiście znalazłby potwierdzenie, a zasadność akurat tych argumentów w dzienniku Gazecie Prawnej potwierdza m.in. pani profesor Łętowska, no to w jakim świetle stawiałoby to działalność ratusza, a również linię obrony pani prezydent Kankiewicz-Walc? Ja się zastanawiam, czy w zasadzie cokolwiek związanego z reprywatyzacją jest w tej chwili do obrony w ogóle. Zachowanie pani prezydent i pełnomocników przy okazji działania komisji do spraw reprywatyzacji, ja bym ocenił jako co najmniej dziwne. Znaczy, tam nie bardzo jest chyba pomysł na to, w jaki sposób się bronić. Oczywiście część rzeczy, czy część zarzutów stawianych urzędnikom i pani prezydent, czy osobom z nią związanym będzie nietrafiona, natomiast będą się pojawiały takie rzeczy, jak argumenty, o których pani się wspomniał, o tym tekście z dziennika Gazety Prawnej. I w zasadzie pojawiają się w tej chwili już postulaty osób związanych z ruchem społecznym, czy ruchem związanym z lokatorami, które mówią, żeby anulować wszystkie decyzje reprywatyzacyjne i przyjrzeć się temu od nowa, żeby zobaczyć, co można jeszcze uratować
i co dałoby się zrobić. Natomiast sytuacja pani prezydent jest skrajnie trudna. Ja myślę, że w zasadzie jej kariera jest już skończona, no to jest tylko kwestia dokończenia kadencji. No dobrze, no ale co to w takim razie oznacza dla Warszawy i co to znaczy oznacza dla wyborów samorządowych w stolicy, które, no jakbyśmy tego nie nazywali, są niezwykle istotne, chociażby z takiego prestiżowego punktu widzenia dla każdej partii. Ja bym powiedział tak. Działalność pani prezydent Gronkiewicz-Waltz w dziedzinie reprywatyzacja, no katastrofa to chyba jest odpowiednie słowo, ale patrząc od strony politycznej, no daje doskonałe paliwo polityczne Prawu i Sprawiedliwości. Taka jest niestety prawda i pani prezydent do tej pory próbuje wyjść z tego zakrętu, na każdy zarzut odpowiadając, że w zasadzie to przeciwnicy polityczni z Prawa i Sprawiedliwości chcą ją pognębić. No, no, to jest... Jan Śpiewak, pamiętam, był nazywany chyba cęglem PiSu, jeżeli dobrze pamiętam. No właśnie, no, to jest bezsensowna argumentacja. No, myślę, że pani prezydent z kolejnych wyborów, nawet gdyby startowała, to by jednak nie wygrała. Natomiast to nie oznacza, moim zdaniem, że PiS wygra te wybory. Ostatnio, przepraszam, ale to dopytam. PiS być może tych wyborów nie wygra, ale czy w takim razie wybory w Warszawie jest w stanie wygrać kandydat wystawiony przez Platformę? Znaczy, jeżeli to będzie kandydat w jakiś sposób niezależny, mógłby mieć taką szansę. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że w wyborach nawet parlamentarnych, nawet na przykład do Senatu z okręgów warszawskich, Platforma nie zawsze wystawia swoich kandydatów. Na przykład Marek Borowski, no, który nie jest człowiekiem Platformy, w okręgu południowo-praskim, którego on kandyduje, Platforma tam nie wystawia swojego kandydata, więc oni są przyzwyczajeni do takich działań. Moim zdaniem kluczowe tu będzie, kogo wystawi Prawo i Sprawiedliwość. A jeżeli na przykład też sięgnie po takiego kandydata, który niekoniecznie będzie się kojarzył w 100% z Prawem i Sprawiedliwością, czyli zastosuje dokładnie ten sam patent, o którym pan teraz mówi? Moim zdaniem wtedy mają szansę powalczyć, znaczy mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Znaczy, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Warszawę, ten słynny już projekt pana Sasina dotyczący powiększenia Warszawy, on PiS no, odsunął od szans na prezydenturę Warszawy. Natomiast cały czas na Mazowszu, dosyć mocno, specjalnie i po to, nie jako śpię, tylko żeby było jasne. Powiedział tak, moja prognoza, żeby nikt nie kręcił, nie lawirował, nie gadał. Jest jasna i zdecydowana, szansę na wygraną ma kandydat szeroko pojętego obozu liberalnego w Warszawie. To pokazują, wrócę paradoksalnie do protestów w sprawie sądownictwa. No, zobaczcie panowie, jaka skala była właśnie w Warszawie tych protestów. Mam wrażenie, że zdziwiłbym się, gdyby PiS wygrał, dlatego że no jest pytanie jeszcze oczywiście, kto będzie tym kandydatem tego obozu. No tak, to nie może być taki polityk związany z, nie wiem, z właśnie z Platformą, ale na przykład Paweł Rabin. Czemu nie, jeżeli kampanie? Ale przypomnę, że te protesty, o których rozmawiamy, one były bardzo niejednorodne. Wystarczyło prześledzić na przykład fora internetowe, żeby zobaczyć, z jak dużą krytyką liderzy partii opozycyjnych spotykali się wśród osób, które protestowały. Ale dlatego mówię szeroko rozumiany obóz liberalny. Tak, ja wiem, że było tak, że zresztą sam byłem świadkiem, jak ludzie się odwracali od tych liderów opozycji parlamentarnej, nie chcieli ich słuchać. To ujawniła się jakaś nowa grupa wyborców, którzy światopoglądowo są bliscy Platformie, ale nie chcą z tą partią mieć nic. To czy w takim razie rzeczywiście jest możliwy taki, no, nazwijmy to, wspólny kandydat tego obozu, że tak się podziela? Nie dogada się opozycja, tak, ale gdyby ktoś taki był, to ma duże szanse. Z doświadczeń politycznych wynika, że ten kandydat się ujawni, to większa ma szansę na zwycięstwo. To znaczy oczywiście nie mówimy o sytuacji wiążącej z wyborami, ale jeżeli ktoś taki pojawi się wcześniej, to zacznie się szukanie haków, zacznie się szukanie różnego typu prowokacji i tak dalej. Więc jeżeli ktoś realnie myśli o tym, że chciałby kandydować z ramienia tego ruchu liberalnego, tak to powiedzmy, czy opozycyjnego wobec PiSu w Warszawie na prezydenta, no to sensowne jest jeszcze trochę poczekać. To w takim razie na koniec wspomnij kilkadziesiąt sekund na temat kandydata, po którego mogłaby sięgnąć Prawo i Sprawiedliwość, bo przypomnijmy, że Jacek Sasin w poprzednich wyborach w Warszawie, no mimo tego, że tak naprawdę startował kompletnie sam, nawet chyba nie za bardzo mógł liczyć na wsparcie własnej partii, osiągnął wynik, moim zdaniem, naprawdę całkiem przyzwoity. On popełnił falstart, moim zdaniem. Rzeczywiście ten pomysł ustawy metropolitarnej, to go trochę spaliło. Ja go nie widzę zdecydowanie. Nie widzę tej chwili takiego. Nie mówię o nim jako kandydacie, natomiast o tym, że no, pewne pokłady tych wyborców, tych możliwości dla Prawa i Sprawiedliwości istnieją. Tak, ale mnie się wydaje, że to jest miasto, metropolia, gdzie zupełnie inne poglądy dominują. To jest prawda, natomiast pytanie, kogo wystawi w takim razie Prawo i Sprawiedliwość, kiedy na przykład pojawił się pomysł Czesława Bieleckiego. Tak, to taka osoba, która może mogła gdzieś tam zagrać. Otóż przegrał raz. No, kiedyś pojawił się taki pomysł, więc jakby
gdyby szukanie tego typu kandydatów, czyli osób niezwiązanych bezpośrednio z PiS-em, natomiast takich, które gdzieś tam kojarzą się właśnie z takim nieco liberalizmem. Pan Michał Maty, współpracownik dużego formatu, i pan Maciej Hutkiewicz, tego Solidarność i portal Tyson.pl. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Reklama. Do zakupów gotowi? Start! Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lotto zaprasza na wakacyjną Zdrabmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Miastku i Steknie na trasie Lata z Radiem. Trap zdrabki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrabmania.pl. Wielki powrót do szkoły w Lidlu na bajkowo. Już teraz dwukomorowe plecaki wywiru w Zorach tylko 29 zł za sztukę. A plecak na półkach lub turnister z profilowanymi plecami tylko 59 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ofiarność. Odwaga. Bohaterstwo. Honor. Waleczność. I odpowiedzialność. To wielka energia. Dlatego PGE wspiera polskie instytucje pamięci mecenatem historycznym. PGE. Zapewniamy energię. Po reklamie. Polskie Radio 24, zbliża się 18. Czas na informacje dnia. Msza polowa, apele poległych i koncerty w Warszawie, uroczystości w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Uroczysta msza polowa w intencji poległych powstańców i mieszkańców stolicy właśnie teraz powinna rozpoczynać się na placu Krasińskim przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Za godzinę zostanie tam odczytany apel poległych. Ta część uroczystości jest wyjątkowo ważna dla powstańców. Marszała Kult Kobiety co zrobiła. Boże, nie ma tylko Kult Kobiety. Dla nas to jest sprawa wspomnienia. Wspominamy to, co było kiedyś przed laty. Wspominamy poległe dziewczyny i chłopaków, kumpli w czasie powstania, zmarłych po tym. Także te spotkania, szczególnie wieczorne, tam szaty na apel poległych, to mają wartość i dla powstańców, i dla ludności. Te dni to jest nasze wspomnienie o tych czasach naszej młodości. Ja miałem 18 lat, jak wybuchło powstanie. Plac Krasińskich jest ważnym miejscem dla powstańców, dlatego uroczystości mają wyjątkowy nastrój, mówi im prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, były powstaniec Leszek Żukowski. Plac Krasińskich jest dla ludzi, którzy wrócili na Starówce, miejscem, skąd wychodzili albo do dalszej części walki, albo do niewoli. Jeżeli chodzi o msze, to nas bardzo łączy i zbliża. Natomiast apel poległych to jest oddanie czci ludziom, którzy zginęli w czasie powstania. O 20.30 rozpocznie się koncert zatytułowany Gdzie są chłopcy z tamtych lat? A główne uroczystości w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zaplanowano jutro. Potrwają niemal cały dzień. Ustawę o Służbie Ochrony Państwa przyjął rząd. Nowa formacja ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu. Będzie to służba wyspecjalizowana w ochronie najważniejszych osób w państwie. Służba Ochrony Państwa będzie liczniejsza odboru. Według autorów ustawy to niezbędne dla zapewnienia właściwego standardu ochrony najważniejszych osób w państwie i służących im obiektów. Projekt przewiduje, że ochroną zostanie objętych więcej obiektów administracji rządowej. Teraz za ich bezpieczeństwo są odpowiedzialne niejednokrotnie firmy ochroniarskie, które nie zawsze są w stanie zapewnić odpowiednie standardy. W uzasadnionych przypadkach Służba Ochrony Państwa będzie mogła korzystać z pomocy innych formacji: Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej.
16-letni Brytyjczyk uznany za winnego nieumyślnego zabójstwa 40-letniego Polaka. Taki wyrok wydał sąd w Chelmsford na południowym wschodzie Anglii. Arkadiusz J. zginął blisko rok temu w Harlow w hrabstwie Essex. Orzeczenie w tej sprawie wydało jednomyślnie 11 ławników. Stwierdzili, że 16-latek zaatakował Polaka bez bezpośredniego zamiaru spowodowania jego śmierci. Decyzja o wymiarze kary zapadnie podczas oddzielnego posiedzenia sądu 8 września. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych potwierdził w Tallinie, że atak na jednego członka NATO to atak na wszystkich. W stolicy Estonii Mike Pence spotkał się z przywódcami krajów bałtyckich. Podczas dwudniowej wizyty w Tallinie padło wiele zapewnień ze strony amerykańskiego wiceprezydenta. Mike Pence powiedział podczas konferencji prasowej, że Stany Zjednoczone nadal popierają artykuł 5, w myśl którego zbrojna napaść na jednego z sojuszników będzie uznana za napaść na cały sojusz. Dodał, że jedność wśród członków Paktu Północnoatlantyckiego jest teraz bardzo ważna. Zapewnił też o poparciu Estonii, Łotwy i Litwy przez Stany Zjednoczone. Obrona i energetyka były najważniejszymi kwestiami, jakie przywódcy krajów bałtyckich omówili dzisiaj podczas spotkania w Tallinie. Kolejnym etapem podróży zagranicznej wiceprezydenta USA będzie Gruzja, gdzie Mike Pence spotka się z prezydentem tego kraju, Georgim Margvelashvilim, oraz z amerykańskimi żołnierzami uczestniczącymi w ćwiczeniach Noble Partner. Z Gruzji Mike Pence uda się do Czarnogóry. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Po 8 dniach wędrówki dotarli do Częstochowy. Swoją pielgrzymkę zakończyli górale. Tradycyjnie byli w strojach regionalnych, mówi przewodnik grupy z Rabki Krzysztof Wójcik. Dla górali strój góralski oznacza szacunek, godność. Nie mogą zabraknąć tych strojów tutaj. Chodzimy w strojach góralskich, chodzimy z muzyką góralską, czyli to, co kochamy. Pielgrzymka górali na Jasną Górę jest podzielona na 4 grupy. Nowy Targ, Bachledówka, Rabka i Orawa. Pani Małgorzata z Rabki wędrowała po raz 6. Polecam Matce Bożej wszystko, z czym idę, przez cały rok jest lżej. Daję radę wszystkim przeciwnościom, jakie mnie spotykają. Z wielu miejsc w kraju wyruszają w tych dniach pielgrzymki na Jasną Górę. I na koniec smutna informacja. Zmarł amerykański dramatopisarz i aktor Sam Shepard. Jest autorem niemal 50 dramatów. Został uhonorowany nagrodą Pulitzera. Był też nominowany do Oscara. Sam Shepard zmarł w swoim domu w ostatni czwartek, ale dopiero dzisiaj tę wiadomość podały amerykańskie media. Miał 73 lata. 33 stopnie, tyle dziś na termometrach na południu Polski. Na pozostałym obszarze również gorąco. W centrum około 29 kresek na termometrach, a na północy około 21-23 stopni. W całym kraju dziś słonecznie, tylko miejscami może padać bardzo słaby i przelotny deszcz. Wspaniała pogoda dla wypoczywających nad polskim morzem. 20 stopni w Kołobrzegu i Międzyzdrojach, 23 w Ustce i 25 w Gdyni. Bałtyk też ciepły. Najcieplejsza woda w Pucku, 20 stopni w Gdyni, Helu i Międzyzdrojach 19, w Kołobrzegu, Świnoujściu i Ustce 18. Bałtyk najchłodniejszy dziś we Władysławowie, tam woda ma 17 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Już dziś w Warszawie rozpoczynają się uroczystości związane z przypadającą jutro 73. rocznicą wybuchu powstania warszawskiego. W tej chwili na Placu Krasińskich rozpoczyna się msza polowa. Na miejscu jest Karol Darmoros, reporter Polskiego Radia 24. Witaj serdecznie. Jak będą wyglądały te dzisiejsze uroczystości? Tak jak już powiedziałeś, pierwszym elementem tych wieczornych, choć jeszcze odbywających się w prażącym słońcu uroczystości, jest msza święta polowa pod pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w stolicy. Przewodniczy tej mszy biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Później, jak co roku, odczytany zostanie apel poległych w uroczystości. Tak jak przed południem w tej uroczystości w Muzeum Powstania Warszawskiego biorą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W trakcie uroczystości przewidziano także wystąpienie prezydenta Dudy. Warto powiedzieć, że Plac Krasińskich to miejsce symboliczne, jeśli chodzi o powstanie warszawskie, dla tych, którzy byli w Warszawie, a dla tych też, którzy może nie wiedzą, myślę, że warto przypomnieć, że
Właśnie tutaj na placu Krasińskich znajduje się właz do kanału, którym powstańcy przemieszczali się między poszczególnymi dzielnicami walczącej stolicy. Oczywiście oprócz przedstawicieli władz są też ci, którzy brali udział w powstaniu, a więc sami powstańcy. Szczególnie związana z tymi uroczystościami jest pani Janina Jankowska, która jako sanitariuszka brała udział w powstaniu na Żoliborzu. Wzruszenie, wspomnienie i przeżycie na nowo. To jest dla mnie najważniejsze. Zresztą ja przychodzę tylko tu i przychodzę tylko na cmentarz do moich koleżanek i kolegów. Krystyna Zając powstanie zastało kilkadziesiąt metrów od placu Krasińskich. Posłuchajmy. Pierwsze strzały usłyszałam na ulicy Freta przed piątym walką, w pół do piątej było. Jaka była radość, jaki entuzjazm. Niesamowite, ja tego nie zapomnę nigdy. Zaczęliśmy biec do mieszkań. Z mieszkań melodie były. Jeszcze Polska nie zginęła. Inne melodie powstańcze. W sercu radość rozbierała serce. Jak więc słyszymy, wspomnienia wracają po 73 latach, ale też dzisiejsze uroczystości, oprócz tego charakteru wspomnieniowego, historycznego, mają też taki akcent kulturalny, gdyż o godzinie 20, a więc po apelu poległych, odbędzie się koncert pod tytułem Chłopcy z tamtych lat. I o szczegółach tego koncertu mówi historyk profesor Wiesław Jan Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Koncert tegoroczny jest dosyć specyficzny, szczególnie akcentuje okres Warszawy międzywojennej. To chyba po raz pierwszy, jak pamiętam, sięgnięto do takiej odległej próby i jakby w innym klimacie trochę pokazana będzie Warszawa. Ten koncert rozpocznie się o godzinie 20, a warto powiedzieć, że w jego trakcie wystąpią m.in. multiinstrumentalista Jan Młynarski i sopranistka Aleksandra Kuzak, a także Gaba Kulka, Renata Przemyk i Mariano Pania, także w takiej atmosferze wspomnieniowej, ale też i związanej bardzo mocno z kulturą odbywają się te wieczorne uroczystości na placu Krasińskich w Warszawie. Karol Darmoros, reporter Polskiego Radia o dzisiejszych uroczystościach związanych z 73. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, a oczywiście główne uroczystości będą się w Warszawie, nie tylko w Warszawie, odbywać jutro, 1 sierpnia. Popołudnie w Polskim Radiu 24. 10 minut po godzinie 18. Od jutra wchodzą nowe zasady dotyczące programu Rodzina 500+. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przypomniała w TVP Info, że w związku z tym trzeba wypełnić nowy wniosek. Nie zachęcam nikogo, żebyśmy wszyscy ruszyli do tych ośrodków pomocy społecznej czy do tych punktów przyjmowania akurat 1 sierpnia. Możemy to zrobić w sierpniu, we wrześniu, możemy też zrobić w październiku, ale przede wszystkim też pamiętajmy, że są w tej chwili znakomite kanały elektronicznego przekazu tych wniosków. Samorządy mobilizują siły, aby być w pełni przygotowanymi do przyjęcia dokumentów i wydawania decyzji. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Józef Markiewicz, zapewnia, że wszystko będzie przebiegać sprawnie. Wygospodarowaliśmy 10 stanowisk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Sięgamy jeszcze po pracowników, którzy są zatrudnieni na co dzień w innych działach, ale również posiadają pewne doświadczenie i będą pracować po godzinach pracy. Rozmawiałem z pracownikami i prosiłem również o to, żeby zachować dużo cierpliwości, empatii dla tych ludzi. Józef Markiewicz dodaje, że do tej pory z tego typu wsparcia korzystało w Nowym Sączu ponad 6 tysięcy rodzin, ponad 10 tysięcy dzieci. Teraz liczba uprawnionych do otrzymania świadczenia będzie podobna. Według naszych wstępnych przeliczeń będzie to liczba porównywalna, dlatego że jest zwiększenie o 400 rodzin w porównaniu z kwietniem 2016 roku, ale również podobna liczba rodzin ubyła i nie korzysta w tej chwili ze świadczeń. Rodziny są z trójką i czwórką dzieci. Najliczniejszą rodziną, która korzysta ze świadczeń wychowawczych 500+, jest rodzina z dziewięciorgiem dzieci. Wniosek można też przesłać elektronicznie lub pocztą. Wypełnienie po raz kolejny dokumentu jest też związane z nowymi zasadami dotyczącymi program, które mają ułatwić ubieganie się o świadczenie wychowawcze. Od początku sierpnia można starać się także o świadczenie rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
Prace w Puszczy Białowieskiej nie zostaną przerwane. Taką decyzję ogłosił minister środowiska Jan Szyszko. To polska odpowiedź na postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał zaprzestanie prowadzenia wszelkich prac na terenie Puszczy Białowieskiej do czasu wydania ostatecznej decyzji. O szczegółach Marta Szukulska. Działamy zgodnie z unijnym prawem, podkreślał na konferencji prasowej minister środowiska Jan Szyszko. Problem polega na tym, że prawdopodobnie nie rozumiemy się w sprawach podstawowych. Polska prowadzi działania ochronne celem ochrony siedlisk i gatunków wyznaczonych na terenie Puszczy Białowieskiej zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej dotyczącym Natury 2000. Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny powiedział, że to złe decyzje wyhodowały kornika drukarza, który zaraził już ponad milion puszczańskich drzew. Były podjęte złe decyzje, które doprowadziły do hodowli kornika drukarza na masową skalę. W tej chwili drzewostany sadzone ludzką ręką, to jest las w wieku 50-60 lat, całkowicie zabity przez kornika drukarza. Ostateczną decyzję w sprawie wstrzymania prac w Puszczy Białowieskiej unijni sędziowie podejmą po zapoznaniu się z argumentami Polski. Ministerstwo Środowiska ma czas na ich przedstawienie do 4 sierpnia. Szef resortu zapewnił, że termin zostanie dotrzymany. Marta Szulborska, Polskie Radio. A teraz informacja istotna, szczególnie dla kierowców. Od 1 sierpnia będzie można płacić za mandaty kartą. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa, która przewiduje, że będzie można opłacić mandat od ręki przy pomocy karty płatniczej. Na razie możliwy jest tylko przelew. Tak jak w zwykłym sklepie, będzie można użyć karty płatniczej w sytuacji, gdy kierowcy zatrzyma policjant i wystawi mandat za wykroczenie. Policjanci zostaną wyposażeni w 2000 terminali płatniczych. W pierwszej kolejności terminale otrzymają patrole drogowe i prewencja. Policja urządzenia otrzyma bezpłatnie, mówi młodszy aspirant Komendy Głównej Policji Antoni Rzeczkowski. Kiedy policjanci ujawnią jakieś wykroczenie, za które nałożą mandat, niezależnie od tego, czy jego sprawcą będzie Polak, czy też obcokrajowiec, od niego będzie zależała decyzja, czy za mandat będzie chciał zapłacić za pomocą karty. Kierowcy jednogłośnie mówią tak nowemu prawu. Moim zdaniem na pewno przyspieszy to ściągalność tych kwot, które pewnie w tym momencie są w jakimś tam stopniu w ogóle nieściągalne. Ale na pewno jest to wygodne, że mogłabym od razu zapłacić policjantom. Że można od razu zapłacić, a potem człowiek musi pamiętać o tym, że się nie zapłaciło. No. Znaczy, to jest dobrze, dlatego że nie trzeba później po urzędach wystawiać w kolejkach, tak? Sądzę, że to dobre rozwiązanie, ponieważ w dzisiejszych czasach bardzo często używamy karty. Policja do tej pory miała problemy z kierowcami zagranicznymi, na których często nakładane są mandaty, dodaje Antoni Rzeczkowski. Osób, które posiadały stałe lub czasowe miejsce pobytu na terytorium Polski, takie osoby otrzymywały mandat kredytowany, płatny w terminie 7 dni. Oczywiście musiały później pamiętać o tym, żeby zrobić przelew w banku, czy też udać się na pocztę. Natomiast w przypadku obcokrajowców, osób, które nie miały stałego lub też czasowego ze stałego miejsca pobytu na terytorium Polski, w grę wchodził tylko i wyłącznie mandat gotówkowy. Mandat gotówkowy, który uiszczało się bezpośrednio funkcjonariuszowi. Ten mandat oczywiście musiał być opłacony w złotówkach. Najczęściej obcokrajowcy nie mieli właśnie polskich pieniędzy. Szczególnie mówimy tutaj o kierowcach przejeżdżających przez Polskę do innych państw. Po prostu im się nie opłacało wymieniać swojej waluty na złotówki. No i jeżeli popełnili jakieś wykroczenie, zostali już zatrzymani przez policjantów, wówczas zaczynały się komplikacje, bo policjanci musieli pomóc tej osobie właśnie w tym, żeby podjechać z nią do jakiegoś kantoru czy do jakiegoś bankomatu, tak żeby mogła wymienić posiadane pieniądze czy też wypłacić złotówki w jakimś bankomacie. Terminale płatnicze funkcjonują już w chociażby niektórych krajach jak Niemcy czy Austria. Kinga Kwiecień, Polskie Radio 24. Myślicie Państwo, że banki budują byle co? Polskie Radio 24. No i teraz bardzo dobre informacje z Unii Europejskiej, bo bezrobocie w Unii Europejskiej jest najniższe.
najniższe od 2008 roku. Takie dane przedstawił Eurostat. Bez pracy w czerwcu pozostawało 7,7% obywateli wspólnoty. 12 miesięcy temu stopa bezrobocia wynosiła 8,6%. Według Eurostatu w ubiegłym miesiącu bez pracy było prawie 19 milionów Europejczyków, z czego w strefie euro jest ponad 15 milionów. Wśród państw posiadających wspólną walutę w czerwcu tego roku bezrobocie średnio wynosiło nieco ponad 9% i było niższe o 1 punkt procentowy w porównaniu do danych sprzed roku. Tak dobre wyniki w strefie euro notowano ostatnio w lutym 2009 roku. Najniższe bezrobocie w całej Unii jest w Czechach niespełna 3% oraz Niemczech niespełna 4%, a najwyższe nadal w Grecji ponad 21% oraz Hiszpanii ponad 17%. W tym ostatnim kraju liczba osób bez pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmniejszyła się jednak prawie o 3%. Według Eurostatu Polska znajduje się na 5. miejscu na liście krajów z najniższym bezrobociem. Nad Wisłą bez zajęcia pozostawało w czerwcu tego roku niespełna 5% obywateli. Z danych statystycznych wynika, że poprawia się również sytuacja młodych na rynku pracy. W czerwcu tego roku w całej Unii było niespełna 4 miliony bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Jeszcze rok temu ta grupa była większa o 600 tysięcy osób. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Amerykański Departament Stanu nazywa niefortunną decyzję Kremla nakazującą Stanom Zjednoczonym znaczną redukcję personelu dyplomatycznego w Rosji. Nakaz to odpowiedź Moskwy na zaostrzenie sankcji wobec Rosji przez Kongres i odebranie prezydentowi Trumpowi prawa do ich samodzielnego zniesienia. Z Waszyngtonu, Marek Bobuski. Prezydent Władimir Putin ogłosił wczoraj, że Stany Zjednoczone będą musiały zredukować o ponad 750 osób liczebność personelu ambasady w Moskwie oraz amerykańskich konsulatów. To najostrzejsze działanie odwetowe tego typu od czasu zakończenia zimnej wojny. Reakcja Waszyngtonu jest jak dotąd stonowana. Biały Dom nie zajął stanowiska w tej sprawie, a krótkie oświadczenie wydał tylko Departament Stanu. To niefortunne i niepotrzebne posunięcie. W tej chwili oceniamy skutki tego kroku i rozważamy naszą odpowiedź. Głosi komunikat resortu dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Eksperci zwracają uwagę, że posunięcie Kremla, choć dosyć dotkliwe, nie oznacza, że 750 amerykańskich dyplomatów będzie musiało opuścić Rosję. Cięcia dotkną przede wszystkim Rosjan zatrudnionych przez placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę odbierającą prezydentowi Trumpowi możliwość zniesienia sankcji wobec Moskwy bez zgody parlamentu. Kongres nałożył także dodatkowe restrykcje na Rosję. Biały Dom zapowiedział, że Donald Trump podpisze tę ustawę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zmienia się statystyka wyjazdów zagranicznych Białorusinów w poszukiwaniu pracy. Jeszcze kilka lat temu najwięcej osób jechało pracować do Rosji. Teraz coraz częściej jadą do Polski. Informują o tym mińskie media, powołując się na słowa Jeleny Niestierczuk, szefowej programu La Strada na Białorusi. Organizacji zajmującej się między pomocą wjeżdżającym za granicę. Z Mińska Włodzimierz Pac. Z danych wynika, że jeszcze 4 lata temu ponad połowa Białorusinów wyjeżdżała na zarobek do Rosji, a tylko 8% do Polski. W ubiegłym roku proporcje te niemal się wyrównały. Spośród tych, którzy zwracają się po informacje do organizacji La Strada, 22% wybrało pracę w Polsce, a 27% w Rosji. Jeszcze ciekawiej wyglądają preferencje Białorusinów w wyborze ewentualnego kraju do wyjazdów zarobkowych. Najwięcej, ponad 12%, mówi, że chciałoby pracować w Polsce, 9% w Rosji i ponad 8% w Niemczech. Jelena Niestierczuk tłumaczy, że w Rosji nadal panuje kryzys i brakuje miejsc pracy, zaś Polska stara się przyciągnąć specjalistów z pobliskich krajów, stwarzając im dogodne warunki. Dlatego, jak mówi, wielu Białorusinów chciałoby pracować właśnie w naszym kraju. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. A z Białorusi przenosimy się teraz na Ukrainę. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o sądzie konstytucyjnym. Powoduje ona, że sąd ten staje się dostępny dla wszystkich obywateli. Nowe regulacje to część prowadzonej na Ukrainie reformy sądownictwa. Niektóre działania w ramach reformy spotykają się jednak z krytyką ze strony organizacji społecznych. O szczegółach z Kijowa Paweł Puszko. Ukraiński prezydent z okazji podpisania nowego prawa o sądzie konstytucyjnym zwrócił się z krótkim wystąpieniem do obywateli. Petro Poroszenko zaznaczył, że zmiany w ustawie otworzył sąd konstytucyjny dla zwykłych Ukraińców. Jeśli obywatel uważa, że decyzja sądu opiera się na niekonstytucyjnym prawie, nie musi już zwracać się o pomoc do deputowanych do parlamentu czy prezydenta, a może bezpośrednio wystąpić do sądu konstytucyjnego ze skargą. W ramach prowadzonych reform trwa też wymiana sędziów Sądu Najwyższego. Jednak jak alarmują monitorujące reformy ukraińskie organizacje społeczne, około 1/4 kandydatów, których zaakceptowała komisja kwalifikacyjna, to sędziowie, którzy w przeszłości
przeszłości ferowali wyroki motywowane politycznie, ale też tacy, którzy nie potrafią wskazać źródła posiadanego majątku. Sprawę skomentowała też ambasada USA w Kijowie. Amerykańscy dyplomaci napisali, że uczciwość części nowych sędziów Sądu Najwyższego budzi spore wątpliwości. Z Kijowa Paweł Puszko, Polskie Radio. A teraz zdecydowanie zmieniamy temat. Na antenie Polskiego Radia 24 mniej więcej 5 minut o kulturze. Felieton kulturalny. Krzysztof Mazur. Rozpoczęto 4 lata temu edycję dzienników Agnieszki Osieckiej. Zaanonsowano słowami córki Agaty Passan, że oto okazuje się drugim jednym z największych i najbarwniejszych dzieł polskiego pamiętnikarstwa. Właśnie otrzymaliśmy 4 tom tego monstrualnego dzieła, liczące prawie 500 stron, to mistrze obejmujące zapiski przyszłej poetki z jednego roku 1953. Osiecka miała wówczas lat 17 i studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Zapowiedzi wydawcy, oficer Bruszyński z Bułka, wiemy o planach obejmujących edycję dzienników przynajmniej do roku 1958. Na razie dobrnęliśmy do śmierci Stalina i przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to jestem lekturą tych rzekomo barwnych pamiętników śmiertelnie zmęczonych. Ich jakoś nie może mieć oczywiście wpływu na ocenę 2000 napisanych przez Osieckę piosenek, bo to one i tylko one świadczą o wielkości diary artystki słowa. Jej diariusz może być tylko przykładem logorei, słowotoku, by nie powiedzieć niepohamowanego wodoleństwa. Ale też czego można wymagać od nastolatki? Niebawem napisze mój pierwszy bal i będzie to jej tytułem do chwały. Ale przecież nie te niekończące się tyrady o miłostkach, koleżankach i kolegach, problemach uczelnianych czy wcześniej szkolnych, wycieczkach, zabawach, a wszystko to przetykane najmniutkimi sądami o całkiem dorosłych problemach tego świata. Najmniutkimi, ale i stosunkowo często przerażającymi. Tak naprawdę te dzienniki osieckie będą bezcenną lekturą dla kogoś, kto pisać będzie pracę magisterską czy doktorską o wpływie komunizmu na dewastację umysłową młodego pokolenia Polaków w pierwszej połowie lat 50. zeszłego wieku. Najbardziej wieje grozą, gdy Osiecka usiłuje osądzać wydarzenia mające związek z polityką. Tu natrafiamy na takie kwiatki jak datowany 15 września, naturalnie 53 roku zapis. Cytuję, toczy się w tych dniach w Warszawie bardzo ciekawy proces biskupa zdrajcy, niejakiego Kaczmarka i jego pomocników. Pozbawiony sensacyjnego tła procesu Wolbromskiego, proces ten jest wspaniałą ilustracją całej epoki działalności Watykanu i jego wszelkich intryg i powiązań, zarówno w okresach minionych, jak i obecnych. Cała oś Waszyngton-Watykan w akcji. Słucham sprawozdań dźwiękowych procesu, zresztą jak zwykle w takich wypadkach. Wspaniały jest prokurator Chmielewski. Maślanko wieje się obrzydliwie. Jest to o tyle naturalne, że sytuacja jest tak jasna, że trudno jest w niej mieć coś jeszcze do powiedzenia na obronę. To powiedzmy tu, że torturowany w śledztwie biskup Chmielewski przyznał się do zarzucanego mu szpiegostwa na rzecz Stanów Zjednoczonych oraz Stolicy Apostolskiej, usiłowania obalenia przemocą ustroju PRL oraz kolaboracji z Niemcami podczas wojny. Czesław Kaczmarek skazany został na 12 lat więzienia, a potępiły go, a jakże, takie cudze literatury jak późniejszy dysydent Jerzy Andrzejewski. Czegoż więc wymagać od małolaty do tego wychowanej poza kościołem? Kto wie, może najwartościowsze w 4 tomie dzienników Agnieszki Osieckiej są jej mini recenzje z przeczytanych książek i szczególnie obejrzanych spektakli teatralnych. Autorka przymierzała się wtedy do dalszych studiów, myślała właśnie o pracy w teatrze, brała pod uwagę wyjazd do Moskwy, w końcu, jak wiadomo, wylądowała w Kuczej Film. Nie opuszczała żadnych chyba premier scenicznych, a z jej zapisków wynika, że całkiem nieźle już poznała warsztat teatralny, potrafiła ocenić nie tylko grę aktorów, ale i rozwiązania reżyserskie czy scenograficzne. Tak swoją drogą z dzisiejszego punktu widzenia zazdrością możemy myśleć o repertuarach stołecznych teatrów. Owszem, katowano widownie sowieckimi sztukami współczesnymi, ale o takiej reprezentacji rodzimej klasyki na scenie obecnie możemy jedynie marzyć. Niemniej jednak z lektury dziennika najlepiej zapamiętujemy takie egzaltowane wyznania, jak na przykład: kocham Gorkiego za to, że potrafi całym sobą i wszystkim, co napisał, dowieść swojej pięknej tezy, człowiek to brzmi dumnie. Czy człowiek to nie obrabiarka i nie ameba, mówił najpiękniejszy człowiek naszych czasów, Ilja Ehrenburg. Wreszcie, jak cudny będzie świat, kiedy wszędzie i naprawdę będzie tak jak u Paustowskiego. I jest bardzo, jak bardzo warto i pięknie jest na tym świecie żyć i pisać książki jak Paustowski. Żeby jednak nie pogrążać ze szczętem Osieckiej, na koniec jeszcze jeden cytat. Była wczoraj z Januszem w domu dziennikarza na filmie radzieckim Odzyskane szczęście. Ohyda. I będą
trudno go wyświetlać w kinach. Zwolnawy zaczynają kiełkować i autorki myśli pachnące rewizjonizmem, zastanawiając się na przykład nad skutkami swojego ewentualnego wyjazdu do Instytutu Teatrologicznego Kraju Rad wyznaje. Ja się boję takiego środowiska. Ciężko jest tylko uczyć się i czytać. I przeraża mnie to nie tylko ze względów egoistycznych. To nie jest socjalizm. Nie chcę, żeby tak wyglądała ni socjalistyczna Warszawa, ni socjalistyczny Wiedeń. Jezus Maria, dobrze, że Austriacy tego nie czytają.